Michał Rogoziński, MMA.pl. Jesteśmy na czwartej gali Ladies Fight Night. Jest to jubileusz, a z nami Martyna Czech po udanej walce, uwaga, z Laurą Ciulkewiczutę. To ciężkie nazwisko, wbrew proporcjonalnie chyba do walki. No tak, ale tak jak mówiłam, no, przeciwniczka wzięła bardzo krótko jakby tą walkę przed, więc nie miała tego okresu przygotowawczego, który ja miałam, dziewczyna była mniejsza, także też na to trzeba zwrócić uwagę, miałam tą przewagę i fizyczności, i przygotowań. No i tak naprawdę i wzrostu, i zasięgu, i doświadczenia, także no ja i tak uważam, że naprawdę podziękowałam jej, bo gdyby nie ona, tak jak mówię, walka by się nie odbyła, także fajnie, że przyjechała. No na przykład dziewczyny z dużo lepszymi rekordami ze mną walczyć nie chciały, a ona jednak podjęła rękawice, także za to jej dziękuję i no cieszę się, że się to udało szybko skończyć Ty masz ciężko z tymi, może rewelacyjne warunki, fajny, fantastyczny zasięg ramion, dlatego chyba tak ciężko znaleźć te przeciwniczki, nie jest tak? Znaczy, ja nie wiem, o to by się organizatora trzeba było zapytać, ale podobno ja słyszałam jakieś pogłoski z rozmów, że albo właśnie nazwisko Badurek troszeczkę odstrasza te dziewczyny, albo właśnie, że jestem za mocna, albo znowu, że za mocno się bija, rekord mam za słaby, więc jakby dziewczynom lepszym jest to ryzyko, a znowu by miały problem, bo no jak przegrają z dziewczyną, która ma tam 3 walki, no to dla nich to jest naprawdę tam gdzieś to wpada, no bo ludzie patrzą na cyferki, no ale uważam, że nie wolno patrzeć na cyferki, bo jednak człowiek to człowiek i to, co tam zostawia, to jest jego, nie? Wróćmy tylko do walki, za dużo o niej nie będziemy rozmawiać, bo była krótka, ale bardzo mi się podobało, że weszłaś w kimonie brazylijskie. Dziękuję bardzo i chciałam podziękować wszystkim, którzy się zrzucali, bo to był mój prezent urodzinowy na ostatnie urodziny i powiedziałam, że wejdę i właśnie tak jak mówię, chciałam troszeczkę pokazać tego parteru, ale troszeczkę miałam problemów też z kontuzjami, więc stwierdziliśmy, że już nie będziemy ryzykować, skoro mam ten zasięg i mam mocny prawy, no to będziemy po prostu starać się to skończyć przed czasem rozbić, a że udało się tak szybko, no to super, nie? No nie wiedziałam, że tak się uda, bo wiadomo, nigdy nie wiadomo, co się stanie, jak już się do tego ringu wejdzie. Sama walka pisze scenariusz, czyli było w planie jednak, żeby tam tego parteru za dużo nie robić przez jakieś kontuzje, tylko żeby, a powiedz mi, to faktycznie trafiłaś tak mocno, bo ja nawet nie wiedziałam, żeby to weszło. No siadło, bo poczułam tak na kości, tak? Czułam ten pierwszy prawy, to czułam, że on tak troszeczkę odbiło i widziałam, że chyba z ciśnienia i tak łezki poszły i widziałam, że się tak próbuje zamachnąć na ten prawy, więc uciekałam chwilę od tej prawej ręki, właśnie bardzo ważne, że mnie tam trener pilnuje, żeby się nie podpalać, bo ja właśnie czasami, żeby nie została, bo tam prawa ręka czasami mi na przykład walce ze stole, a ręko dużo zbierałam właśnie po tej prawej, także na tym się skupiliśmy. Wcześniej no ja dużo pracowałam właśnie nad sprowadzeniami, ale tak jak mówię, pod sam koniec, jak już te mikrokontuzje się nałożyły i stwierdziliśmy, że dla mojego po prostu zdrowia spróbujemy to zrobić najbezpieczniej, stwierdziliśmy, że jeżeli będzie szansa, poczuję się dobrze i tam z czasem będzie wszystko ok, no to wtedy bym sprowadzała, no ale wiedzieliśmy, że mam zasięg dużo większy, także no tą stójkę też na tym cały czas pracuję. Dużo sparowałam, także teraz byłam pewniejsza, że tak powiem. Z Agnieszką dużo robiłam, więc i ten timing, i te wyczucie, także postanowiłam po prostu zaufać temu i dobrze poszło. Nie będę pytał, bo z reguły nie pytam o kontuzję, bo po co, bo takie informacje są niepotrzebne, szczególnie w mediach, ale bardzo płynnie, jesteś zawodniczką, która się wodzi z brazylijskiego jiu-jitsu, a mega płynnie, fajnie poruszała się w tej stójce i właśnie chciałem zapytać, czy komu to zawdzięczamy. Agnieszka za chwilę będzie wychodziła do walki, no, między innymi z nią sparowałaś, więc jak to w ogóle, jak się na to zapatrujesz? Znaczy, jeśli chodzi o samo poruszanie się, no to wszystko tak naprawdę to jest trener Sławek Szamota, on stójkowo mnie zupełnie przygotowuje. Tak naprawdę przez to, że ja też nie za bardzo mam z kim robić, to teraz dużo ze Sławkiem pracowałam indywidualnie, tak, przyjeżdżałam po treningach, miałam jeszcze kawałek o 21, 22, on biedny po tych 3-4 treningach, które prowadził, to jeszcze pół godziny mi poświęcał i robiliśmy takie indywidualne właśnie zadaniówki, sparingi, także sam sposób poruszania się i akcje to dla Sławka, no ale wiadomo, że potem te akcje ćwiczyłam po prostu w sparingach, w zadaniówkach z Agnieszką. No i to jest bardzo fajne, bo wiadomo, z jedną osobą każdy się inaczej rusza, nie można się przyzwyczajać, ale to wszystko jest game plan Sławka. On wszystko dobiera tak naprawdę pod mój sposób poruszania się. Który jest bardzo płynny. Będziemy musieli kończyć, bo Juras już woła, powiedz tylko, jakie plany na teraz w dwóch słowach. Odpoczynek, święta, pozdrawiam wszystkich i będzie dobrze, a co będzie, to zobaczymy, ale nie znikam. Przecież mówiłaś, że takie wywiady długie z tobą, nieprawda? No tak zależy. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Michale. Mieliśmy zdementować, bo wcale, powiedz wprost, Dominik chciał po prostu, żebyś go pozdrowił. Tak, Dominik, pozdrawiamy Dominika, smacznego. Odbiłem piłeczkę. No. Na drugi